Tragedia w Norwegii. Nie wyciągnęli wniosków. Atak w Norwegii. Media. Nie wyciągnięto wniosków po zamachu Andersa Breivika. Norwegia nie wyciągnęła wniosków po atakach z 2011 roku Andersa Breivika, piszą w piątek norweskie media, komentując ataku zbrojonego włók mężczyzny. W środę zabił w mieście Kongspergu pięć osób, a dwie ranił. Komentator norweskiego nadawcy publicznego NRK podkreśla, że przed ujęciem sprawca strzelał do ludzi z łuku przez 30 minut. Zbiegł, gdy na miejscu pojawił się pierwszy patrol policji. Mundurowi czekali na sprzęt ochronny, podkreśla. NRK przypomina, że po ataku Breivika w 2011 roku otwarto centrum kryzysowe po TESLO, a także zakupiono nowe helikoptery dla policji. Prowadzono także procedurę pliwo nakazującą natychmiastowe strzelanie. Mogło się to okazać niewystarczające. Możemy spodziewać się debaty na temat gotowości lokalnej policji w sytuacjach nadzwyczajnych, zauważa publicysta. W Norwegii znów rozpocznie się debata na temat bezpieczeństwa i tego czy policja mogła zareagować inaczej, ocenia szwedzki dziennik Dagensny heter. Norwegia po ataku w Norwegii na co dzień policjanci nie noszą przy sobie broni. Pobierają z radiowozów lub komisariatów, gdy jest taka potrzeba. Nakaz posiadania broni przez mundurowych w całym kraju został wydany już po zatrzymaniu sprawcy. Według NRK do zaniedbań mogło dojść także ze strony służb specjalnych PST, które przyznały, że mężczyzna był im wcześniej znany. Jest niezrozumiałe, że nie ujawniono, co w jego sprawie zostało zrobione, podkreśla komentator. Podobieństwa do ataku dokonanego przez Andersa Breivika zauważa również szwedzki dziennik Goetheborgs. Posten. Łucznik działał w pojedynkę, były wcześniej sygnały o jego radykalizacji, zauważa. Z kolei szwedzki Afton Bladet zastanawia się, w jaki sposób z wyjaśnieniem poradzi sobie nowy rząd Norwegii, który w czwartek przejął władzę. Ministrem sprawiedliwości w gabinecie premiera Jonasaga Hrastores Partii Pracy została 28-letnia prawniczka Emilien Germechl. W środę wieczorem w Kongspergu po tezlo obywatel Danii, 37-letni Espen Andersen-Bratchen, który przeszedł na Islam, zabił strzałami z łuku pięć osób i ranił dwie. Służby specjalne oświadczyły w czwartek, że chodzi o akta terroru. Masakra na wyspie Utoja 22 lipca 2011 roku Norwe Anders Breivik zdetonował ładunek wybuchowy w dzielnicy rządowej Oslo, po czym dokonał masakry na wyspie Utoja, strzelając z karabinu do uczestników obozu młodzieżówki Partii Pracy. Zginęło łącznie 77 osób. Norwegowi nie podobał się sposób sprawowania władzy przez lewicową partię pracy, która według niego była zbyt otwarta na imigrantów i działała na rzecz społeczeństwa wielokulturowego. Był to najkrwawszy atak w Norwegii od II wojny światowej. W 2012 rok Breivik został skazany na 21 lat więzienia, z możliwością przedłużenia kary na czas nieokreślony.